naszych gości, Karoliny, Karola i Daniela Gargano z magazynu Sens. Wyszedł chyba na chwilkę. Dobra, mam nadzieję, że wróci w takim razie. Dobrze, to ja zacznę. Zacznę może od Państwa. Jak się Państwu ten film podobał? Ale wychodzą panie. Ale to musicie powiedzieć w takim razie tylko dlaczego. Tylko dwa zdania. Absurd, czysty absurd. Uwielbiam to, dzięki. A Państwo jak? Pan tutaj się zgłasza? Tak czy nie? Nie? Dać Państwu chwilkę i my zaczniemy i wtedy do Państwa wrócimy. Zanim powiemy... Wychodzę do toalety. Dobrze. Muszę iść, ale mam coś do powiedzenia. Super, to poczekamy na pewno na Panią. Zanim powiemy o syndromie jerozolimskim, tu przestań, Karol mi ciągle syndrom sztokholmski. I będę pewnie mylić się teraz nieustannie przez Karola. Syndrom jerozolimski. Zanim powiemy o syndromie, to chciałabym, bo skoro rozmawiamy o emocjach, chciałabym, żebyśmy troszkę odkleili się od bycia psychologami, od bycia kulturoznawcami, od bycia terapeutami i żebyśmy powiedzieli, żebyśmy się zastanowili, jak my się czujemy tak naprawdę po tym filmie. Ja bardzo chciałam zrozumieć tych bohaterów, bardzo chciałam coś od nich wziąć, bo pewnie możemy się wielu rzeczy nauczyć, nie wiem, prostoty życia, wyjścia poza ego. No są rzeczy, które moglibyśmy od tych bohaterów czerpać. Ale niestety trochę czuję irytację i taki smutek, że byłam chłodnym obserwatorem, że jakoś nie potrafiłam przybliżyć się do tych bohaterów, nie tyle co zidentyfikować, ale jakoś zbliżyć się do nich i zastanawiam się, co my tak naprawdę możemy czuć, czy możemy w ogóle mówić o emocjach w momencie, gdy czegoś nie rozumiemy. Bo ja miałam właśnie z tym problem, że dla mnie to był jednak za duży absurd, w tym sensie, że zabrakło mi takiego komentarza psychologów, czy psychiatrów, czy jakiegokolwiek komentarza na temat syndromu jerozolimskiego. Karol, zacznę od Ciebie, jeśli mogę. Ja jak się czujesz? Próbowałem wychwycić te emocje, ale mi nie wyszło. Ja powiedziałem Ci tutaj, jak siedzieliśmy na początku, że ja będę bronił bohaterów, w tym sensie, że oni gdzieś wzbudzają we mnie podziw, jakieś dosyć pozytywne emocje. Podziw to musisz wytłumaczyć. Dlatego, że ja w gruncie, pomimo tego, że oczywiście tak zaraz wejdę ja pewnie też w jakiś sceptycyzm, trudne słowo, że oto, prawda, jakaś dziwna sytuacja, która kompletnie nie jest mi bliska, ale z drugiej strony no widzę w tym jakąś taką ogromną determinację, ogromną chęć poznania absolutu, pomimo tego, że oczywiście zaraz będzie... Zobaczcie teraz tak, jak ja mówię, czyli od razu mówiąc daję już jakieś miliony przypisów, żebym ja też, prawda, nie został tutaj uznany za osobę, która jednak w tych zachowaniach widzi coś, co mogłoby wzbudzać jakiś entuzjazm, ale w gruncie rzeczy czegoś, co ja chyba zazdroszczę, abstrahując od tego, czy mówimy o zaburzeniu, czy nie mówimy o zaburzeniu, jakkolwiek wiem, że znowu mówię dużą głupotę, nie wiem, zazdroszczę im pragnienia, wizji, wiary, nie wiem, ale rzeczywiście zazdroszczę im prawdopodobnie czegoś głębokiego, czego oni mogą mieć, a ja nie mam. Chociaż oczywiście trochę zgadzam się z tobą, bo ja nie jestem do końca fanem tego filmu, zwłaszcza też dzisiaj rozmawiałem, spóźniłem się na to spotkanie, dlatego że miałem rozmowę o Marynie Abramowicz. W poprzednim cyklu mieliśmy film na podobny temat, o duchowości w kontekście Mariny Abramowicz, ja jestem psychofanem Mariny Abramowicz. I rzeczywiście, jakby mówię tutaj o Marynie w Brazylii, który dla mnie był rzeczywiście jakimś takim filmem o poszukiwaniu. Też artystę, prawda? Tak. Katarzyna Kozyra, wybitna polska artystka, performerka, sztuki wizualne, transmedialne, intermedialne, prowokacje, najbardziej znana oczywiście z Piramidy Zwierząt, ale jest to artystka, która też przekracza w swojej twórczości różnego rodzaju tabu, normy, granice kulturowe, granice płci i starości. Może tego też oczekiwałem trochę od filmu, prawda, wiedząc, że to jest Katarzyna Kozyra, że tam rzeczywiście, jak się dowiedziałem, że film jest zrobiony przez Katarzynę Kozyrę, to ja pierwsze co myślałem, że to Katarzyna Kozyra się przebierze za Jezusa i będzie chodziła po tej Jerozolimie. A to przepraszam, powiedzmy, dlaczego tak myślałeś, bo co Kozyra zrobiła? Jest taka znana łaźnia, weszła do Budapesztu i przebrała się za mężczyznę.
mężczyznę. Nagiego mężczyznę. Nagiego mężczyznę, żeby obserwować. Były dwie łaźnie. Łaźnia i łaźnia męska. Zresztą to był znakomity projekt artystyczny, bo wyszło z niego, że ile kobiety w łaźni zajmują się, nazwijmy to, swoimi sprawami, kiedy pozbawiają się ubrań, jakby zajmują się rzeczami jakimiś kompletnie jakby nie zwracając na siebie szczególnie uwagi. Łaźnia męska to inny spektakl. Tam jakby ciało funkcjonuje, jest niesamowicie zawsze jakimś punktem odniesienia. Ale mam żal bardziej do filmu i tego, może żal do filmu, czy może żal do siebie, czyli żal wobec tego, co ja oczekiwałem względem filmu i względem artystki, oczywiście mając też ten wielki punkt odniesienia w głowie, jakim jest Marina Abramowicz, ale do bohaterów czuję jakąś sympatię związaną z niezrozumieniem, ale na pewno no, zazdroszczę im chyba, nie wiem, tego, że też postawili, prawda, zdecydowali się na coś, na co ja bym się może nie zdecydował, nawet jeżeli, prawda, jest to związane z czymś, co nazywamy zaburzeniem. Zazdroszczę im, nawet jeżeli to jest puste, nawet jeżeli to jest tylko jakieś takie powierzchowne, tej duchowości, której może my też tutaj nie mamy. Patrząc też na przykład tutaj, znakomicie, że tak duża grupa osób została, ale też jak wszedłem tutaj do sali, to zobaczyłem, że frekwencja jest mniejsza dzisiaj niż zazwyczaj, co im podpowiedziała, że ta duchowość może nie jest jakimś tematem gorącym i może tego zazdroszczę, że ta duchowość jest jednak tematem gorącym w tym filmie. Długo było, wiem. Jak się czujesz? Przypominam pytanie, bo... Tak, właśnie muszę do tego wrócić. Jestem zaskoczona, że niezrozumienie wzbudziło u Karola zazdrość i pozytywne emocje. Zazwyczaj jest tak, i u mnie rzeczywiście teraz też to wystąpiło, że jeśli czegoś nie rozumiemy, no to raczej odczuwamy jakiś niepokój, czasem też lęk, no i rzeczywiście u mnie tak było. To znaczy tutaj no nie był to taki bezpośredni kontakt, prawda, z tymi osobami. Film pełnił rolę takiego medium, które pośredniczyło w tym kontakcie. No i rzeczywiście jakby to się udało, bo myślę, że gdybym była na żywo z taką osobą, zresztą miałam taki kontakt też, no muszę jakby do tego wrócić i się odnieść, bo się nie da też odciąć od takich doświadczeń jako psychologa. Właśnie w szpitalu psychiatrycznym, po prostu podczas zbierania wywiadu pacjentka mi się upsychotyczniła i właśnie wytłumaczę, ale właśnie takie emocje u mnie wystąpiły, tak? To znaczy właśnie pojawił się jakiś niepokój, bo po prostu przestałam rozumieć, co się dzieje. Wywiad to jest taka metoda, gdzie po prostu poznajemy historię życia pacjenta. Ona jest bardzo ważna w kontekście stawianej diagnozy. No i tutaj pacjentka po prostu w pewnym momencie przestała mówić rzeczy logiczne. Ta narracja była taka bez wyraźnej struktury. Wystąpiła też taka sałata słowna, czyli właśnie takie rzeczy, które są zupełnie bezsensowne. Ja rzeczywiście po tym kontakcie miałam takie poczucie, Boże, co się w ogóle ze mną dzieje, tak? I wyszłam i opiekunka mojego stażu powiedziała, sprawdź, czy masz dwie nogi, czy masz dwie ręce, bo ty poprzez kontakt z taką osobą też możesz się upsychotycznić. Więc to też jest takie, myślę, zagrażające dla nas, żebyśmy też tak bardzo jednak może nie szli w tą stronę utożsamiania się i wczuwania za mocnego, bo to też może mieć negatywne skutki dla nas. Z drugiej strony też pojawiło się u mnie dużo złości na samą artystkę, bo poczułam, że gdzieś tam granica taka etyczna mogła zostać przekroczona. To znaczy ja jednak nadal patrzę na te osoby no jako jednak na chore, jako cierpiące, mimo że na pierwszy rzut oka możemy tego nie widzieć, to jednak gdzieś tam ta etyczna sprawa tutaj wzbudza we mnie pewne wątpliwości. I ja jestem trochę zła, bo te osoby jakby podczas choroby, one nie mają krytycyzmu do tego. I one jakby w tym stanie wyraziły zgodę na udział w tym filmie, więc no w takim stanie nie do końca poczytalnym. I teraz co się stanie, jeśli taka osoba wyzdrowieje, tak? Jakby to jest takie obnażenie trochę, też trochę taki wstyd. Więc gdzieś tam tych emocji było rzeczywiście dużo. Dzięki Ci bardzo. Ja tylko przejdę, zanim przejdę do Daniele, to też mnie doszła nasza włoska tłumaczka. Proszę być tutaj bardzo wyrozumiałym dla Daniele, będzie się starał mówić po polsku, ale jest już 5 czy 6 lat, jesteś w Polsce
i myślę, że świetnie sobie poradzi. Ja tylko odniosę się do Karoliny. Mówiłaś, żeby się nie upsychotycznić. To też jest ciekawe, że Katarzyna jechała, Kozyra, jadąc do Jerozolimy, jechała z psychologiem po to właśnie, żeby zapewnić sobie ten element bezpieczeństwa. Wracam do ciebie, Daniele. Jak ty jesteś psychologiem, terapeutą, psychoterapeutą, spędziłeś jakiś czas w szpitalu psychiatrycznym, tak. Chciałeś być księdzem, mówiłeś o tym. No i powiedz, jak ty się, zanim powiemy o syndromie jerozolimskim, to jak ty się czujesz po tym filmie, obserwując tych bohaterów? Współczucie. Dużo współczucie, dlatego że na początku było trudno rozumieć, co reżyserka chciałby mówić, ale później jest jasne, jest trochę trudne szukać, co oni mówią, dlatego że jest, jak kolega powiedziała, jest koleżanka, sałatka słów. Jest trochę trudne i skoncentrowałem się z niewerbalnym zachowaniem. Czyli zwróciłeś uwagę na niewerbalne gesty bardziej niż na... Tak, twarz, jak oni wyglądają i dużo po prostu jest jasne czasami, jak oni nie czują się dobrze, chorują trochę. Dla mnie to jest moja opinia oczywiście, że czują się trochę zagubieni, tak się mówię. Oczywiście mówię jako psycholog i widzę, że po prostu nie jest jasne, co oni mówią i może potrzebują takiej pomocy. Tak. Ja tutaj widzę, że w takim razie kobiety są złe, bo kobiety stoją w takiej pozycji bardziej z daleka, tak? Że my jesteśmy troszkę, wydaje mi się, że razem z Karoliną z pozycji takiego niezrozumienia, trochę do tych skrajnych postaw, a tutaj wy jesteście współczujący, prawda? Nie. Bo ciekawa jestem, jak... Jak państwo odebrali tych bohaterów? Chciałem zapytać jedną rzecz. Co było nielogicznego w tym, co oni mówili? Bo tak, dla mnie nie było tam nic nielogicznego w tym, co bohaterowie tego filmu. Nie było. Zaskoczyło mnie to, rozumiem. Że ich monologi były określone jako coś nielogicznego, że to były nielogiczne ciągi słów. Ja nie zauważyłem czegoś takiego, przyznam szczerze. Oczywiście ta logika mogła być czasami, nazwijmy to, nie taka zupełnie jasna na pierwszy rzut oka, tak, ale to wcale nie znaczy, że to było nielogiczne. I to, że my czegoś nie rozumiemy, to wcale nie znaczy, że coś jest nielogiczne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Właśnie tutaj dobrze, że pan o tym mówi, bo zaburzenie urojeniowe o charakterze religijnym jest takie trudne do odróżnienia przy na przykład fanatyzmie religii. Bo jednak to jest taka narracja, jeśli chodzi o to w ogóle, jak religia, tak, jest skonstruowana, że ona funkcjonuje w społeczeństwie, my ją wszyscy powszechnie znamy i jakby tutaj ta granica jest cienka, żeby zobaczyć, że to już jest zaburzenie urojeniowe. To jakby trzeba spojrzeć holistycznie na tą osobę, nie możemy tylko patrzeć po tym, jak ona konstruuje pewną narrację, ale właśnie tak jak Daniel powiedział, też jak taka osoba wygląda, tak? Gdzie ona się znajduje, w jakim miejscu swojego życia. Jakby trzeba prześledzić całość i umieścić tą jednostkę właśnie w tej całości, żeby móc to ocenić. Dla mnie te wypowiedzi jednak często nie były logiczne, znaczy jakby odcinając się już jakby od tych wierzeniowych rzeczy, tak? To jednak jeśli ktoś, nie wiem, nawet ten ostatni przykład, ma wizję stworzenia programu, tak, w którym wpisowe będzie 2 miliony dolarów, no to dla mnie to jest mocno odrealnione. Znaczy takich wątków rzeczywiście było... było dobrze, to może użyłam złego słowa. Odrealnione, tak. Czy państwo odebrali, oglądając tych bohaterów, już mówimy, czym jest syndrom jerozolimski, obiecuję, ale tak bez tej wiedzy, czy państwo oglądając ten film czuli, że mają do czynienia bardziej z osobami chorymi psychicznie, czy z osobami głęboko wierzącymi? Bo przecież pan kręci głową na nie, w którym przypadku? Ja w żadnym momencie nie poczułem, że to są osoby chore psychicznie. Aha, super, to może pan powiedzieć więcej? Jak pan odebrał tych bohaterów? To znaczy,
Ja w ogóle, znaczy faktem jest, że już nie pamiętam, kto to z ojców Kościoła powiedział, tak, że tam wierzyć to kredo, ponieważ wierzę, ponieważ to jest absurd, tak i tak dalej, tak, no powiedzmy. Ja od razu powiem, nie jestem osobą wierzącą, tak, ale to nie jest tym rzecz. Wiara może być logiczna, może być nielogiczna i tak dalej, bo to logika to jest rzecz dosyć względna. I w ogóle tak naprawdę to jak patrzeć na zachowania w życiu codziennym, takim jak obserwujemy wszystko jedno w telewizji czy gdzie indziej, to tam jest dużo więcej zachowań, które można byłoby zakwalifikować bardzo podobnie, tak więc ja czuję się bardzo swójsko, patrząc, że tak na to, co na ekranie się działo, szczerze powiedziawszy. Nie czuję się w żaden sposób zaniepokojony, poza tym, że być może mogłem się poczuć zaniepokojony, że to jest normalne, mówiąc do tego, co tam widziałem. Widziałem w tym przy okazji dużo więcej poezji, mówiąc krótko, niż w innych zachowaniach nielogicznych, które obserwujemy na co dzień, więc raczej czułem sympatię i zaciekawienie i raczej nie niepokój, tak? To chyba wszystko, co chciałem. To ja może dopowiem, bo ja mam bardzo podobne odczucia. Ja zrobię oczywiście zastrzeżenia, tak jak wszyscy. Ja też nie jestem osobą wierzącą. Nie jestem psychologiem i nie traktuję tych bohaterów jako pacjentów czy klientów, ale jako pewne metafory i tak na nie patrzyłem. I tutaj gdzieś podczas oglądania, znowu się wkompromituję, ale ja to lubię, przypominam sobie, jak niegdyś wiele, wiele lat temu studiowałem polonistykę i pamiętam, miałem wykład dotyczący renesansu, a dokładnie dotyczący romantyczności Adama Mickiewicza, Karusia na rynku. I nie pamiętam, kto ten wykład wygłaszał, ale pamiętam, dlatego tej polonistyki nie skończyłem, ale pamiętam puentę tego wiersza, bo oczywiście tej ballady zresztą romantycznej, bo jakby główny problem polegał na tym, że oczywiście jest tam szalała Karusia na rynku, patrzą na nią ludzie, prawda, i uważają, że ona jest szalona, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, jak dziś jak profesor, no takim młodym dzieciakom, bo 19 lat, jakby próbował wytłumaczyć to co w tej balladzie ma miejsce. Czyli no wyobraźcie sobie, w Warszawie, jeżeli wsadzimy drut do telewizora, to on będzie odbierał jedynkę. Jeżeli podłączymy antenę z balkonu, on odbierze trochę więcej stacji. Jeżeli podłączymy antenę, nie wiem, kablową, to prawda, kablówkę, to będzie jeszcze więcej stacji. Jeżeli będzie antena satelitarna, to ten telewizor odbierze jeszcze więcej sygnałów i wtedy pada puenta. A co jeśli Karusia miała po prostu silniejsze anteny? Ja trochę patrzę na tych bohaterów w tym kontekście. Tak jak mówię, nie patrzę na nich jako na osoby zaburzone. No, też zakładam, prawda, że artystka to był jakiś projekt artystyczny, też, prawda, dotyczący jakiejś głębszej wypowiedzi. Ja rzeczywiście widzę, zapytałaś, czy ja im współczuję. Ja im chyba nie współczuję. Oczywiście, jeżeli patrzyłbym na to jako na zaburzenie, to oczywiście tego typu emocje by się we mnie pojawiły. Ale jeżeli patrzę na tych bohaterów jako na pewien problem, dotyczący też rzeczywistości, w której funkcjonujemy, to ja też dostrzegam w nich jakąś taką, te mocniejsze anteny, prawda? Czyli taką silniejszą wiarę w coś, czego ja nie mam. I na tym poziomie powiedziałem, że im zazdroszczę, prawda? Na poziomie jakiejś takiej w ogóle dyskusji o duchowości, która myślę, że gdzieś w tym naszym przyspieszanym, szybkim świecie nam umyka. Dzięki Ci, Karol, o tej irracjonalności, o tych pseudonaukowych teoriach myślę, że jeszcze porozmawiamy potem, ale powiedzmy o syndromie jerozolimskim. Tutaj pytanie kieruję do naszych psychologów i terapeutów. Syndrom jerozolimski, drodzy Państwo, polecam to, żeby wybrać się teraz do Izraela, bo są bardzo tanie bilety. Ja byłam miesiąc temu. Ktoś był? Tak? Ja byłam miesiąc temu i nawet w przewodniku piszą o syndromie jerozolimskim. Nie wiem, czy to jest psychoza, czy zaburzenie urojeniowe, to o tym porozmawiamy jeszcze. Ale ciekawe jest to, że aż 200 osób co roku zapada tam na syndrom, właśnie mówiąc o Jerozolimie, zapada na ten syndrom. I skąd to się bierze? Możecie powiedzieć o tym trochę więcej?
Najbardziej ja tylko jeszcze chciałam się odnieść na chwilę do tego, co Pan powiedział, bo też nie chcę, żebyśmy tutaj wypadli, że jako psychologowie wszystkich stygmatyzujemy i że to jest zaburzenie i tak dalej, bo to nie o to chodzi. Znaczy ja jak właśnie pierwszy raz weszłam na grupę terapeutyczną w szpitalu, na grupę taką zamkniętą, czyli to już byli pacjenci, no powiedzmy, że ten poziom zaburzeń był wysoki, to po kilku godzinach ja wyszłam i ja mówię do mojej opiekunki, ale ja nie rozumiem, o co chodzi. Mówię, dla mnie wszyscy są zdrowi, tak? Znaczy dokładnie to, co pan powiedział, że jakby ja nie widziałam tych wszystkich elementów. I to no, niestety jest tak, że to są lata jakby nauki też takiego myślenia klinicznego trochę, żeby pewne rzeczy wyłapywać, żeby je rozumieć. To jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony też się zgadzam z panem, że zdrowie psychiczne tak naprawdę jest tylko konceptem, co zresztą Światowa Organizacja Zdrowia też mówi, że każdy z nas gdzieś w ciągu życia jakieś zaburzenie przechodzi. A teraz jeśli chodzi o syndrom jerozolimski, to w literaturze fachowej nie jest on tak wyodrębniony, tak w na przykład międzynarodowej klasyfikacji chorób, jako coś odrębnego. Raczej mówi się o tym, że jest to pewnego rodzaju właśnie fenomen. Z tego, co udało mi się znaleźć, no to psychiatra z Izraela badał osoby, które właśnie przyjeżdżały do Jerozolimy, uważały się albo za Mesjasza, albo za inną postać biblijną. I ukuł taki termin właśnie syndrom jerozolimski, podzielił to na takie powiedzmy trzy podkategorie. Do pierwszej trafiały osoby, które już kiedyś cierpiały na zaburzenia psychiczne, najczęściej jakąś schizofrenię. Drugie to były osoby, które właśnie miały bardzo mocne takie wierzenia religijne, chrześcijańskie najczęściej, taki już troszeczkę fanatyzm religijny. No i trzecia grupa, która w zasadzie jest chyba najbardziej interesująca, to osoby, którym tak naprawdę nigdy nic nie dolegało i nagle one na skutek pojawienia się w Jerozolimie tak zaczynają dziwnie się zachowywać. I tutaj też jest to ciekawy przebieg, że na początku to są takie objawy, które w zasadzie umykają większości obserwatorów. To znaczy taka osoba się najczęściej odłącza od grupy, troszeczkę szuka samotności. W kolejnym no to już poszukuje czystości, czyli gdzie może, to bierze kąpiele. No i trzeci etap, no to już jest właśnie ta utożsamienie się z Mesjaszem lub z inną postacią biblijną. No i najczęściej dochodzi do czwartego etapu, czyli do wyzdrowienia. Zazwyczaj już po pobycie w szpitalu, no i wtedy następuje bardzo głęboki wstyd u takich osób i niechęć do rozmawiania o tym, co się stało. Dzięki Ci wielkie. Daniele, Ty masz, spotkałeś takie przypadki u siebie? Tak, oczywiście. Chciałbym też odpowiedzieć do Pana. Pan powiedział, że wszyscy ludzie tutaj, bohaterzy mają logikę, tak? Że jest logiczne, co oni mówią, tak? To było. Ja nie zauważyłem, że było. Tak. To jest. Jasne. Co mam? Chciałbym powiedzieć, że każde osoby mają logikę. Charles Manson też napisał książeczkę Nasze dzieci. To jest wspaniale, co on napisał. Jest różnica, co ludzie mówią i co ludzie robią. Na przykład my żartujemy, ale wiemy, że to jest żart, że to jest nierealne czasami. I na przykład miałem pacjentkę, która wyglądała jak normalna, mega osoba, naprawdę. Wszystko zrobiła, była w stanie rozmawiać, sztuka, historia i tak dalej. Pewnego dnia jej matka umarła i ona zaczekała 2 miesiące i patrzyła na... Jej matka zostawiła w swoim domu, tak? Tak, bo ona myślała, że teraz ja będę widział duch ex corpore. Czekała, aż duch wyjdzie z jej ciała, tak? Tak. I ona była po prostu normalna kobieta, ale miała taki głęba schizofrenia. I nigdy nie wiedziała, że ona tak chorowała. I pewnego dnia, kiedy tak się działo, i sąsiedzi dzwonili do policji, bo tak śmierdziało, że był tam kadawer, tam było łóżko. I później było jasne, że ona tak chorowała. Czasami tak się dzieje, że wszyscy wyglądamy jak normalnymi ludźmi, tak? Ale
nie jest wiadomo, co się dzieje tutaj czasami, tak jest. I to było, to jest przegląd i tak się dzieje. I często, to jest jasne w szpitalu psychiatrycznym, że często ludzie, które psychodyzują, mają takie psychozy na temat religijny. I to jest, mogę powiedzieć, jest ciekawe, dlatego że pamiętam pierwszy raz, kiedy tak widziałem, że myślałem, że to jest prawdziwe, co tam się dzieje, bo jest coś innego, nie widzisz codziennie taki problem, mówię tak. I byłem zaskoczony, ale uważałem, że też ludzie mogą chorować w inny sposób, tak się mówi. I że nie są tak znane. Syndrom jerozolimski jest przykład. Może jest tak syndrom Stendhala, tak? Jest bardziej znany w kinie, w literaturze. Kojarzą Państwo syndrom Stendhala? Jak Państwo pojadą do Jerozolimy, to zachwycą się Państwo tym miejscem, to jest właśnie to. Florencki. Tak. Florencki. Tak, florencki. I tak jest. Nie wiem, czy Państwo, to też mocno polecam, kojarzą Państwo Wojciecha Eichelbergera. Jest teraz bardzo ciekawy wywiad w magazynie Sens z Wojciechem i on mówi o tym byciu Chrystusem i mówi o takim wewnętrznym wyparciu i o projekcji wewnętrznego światła. Bo w momencie, kiedy nam się wydaje, że jesteśmy na przykład wampirami, Hitlerem, to jest projekcja cienia, czyli tego wszystkiego, co jest trudne, negatywne, to jest inna forma. A tutaj mamy właśnie być może do czynienia z wewnętrzną projekcją wypartego światła, czyli taką chęcią bycia pomocnym, dobrym. To też jest pytanie, tylko jeszcze, przepraszam, Daniel, zostań, bo chciałabym Cię zapytać o to, czy wiara przeszkadza, czy pomaga pacjentom, bo Daniele przed tym spotkaniem mówił, że przeszkadza. Co ciekawe. Zależy. To jest, są różne sytuacje. Kiedy przeszkadza, kiedy pomaga? Okej. Okay. Na przykład są... na przykład, kiedy ludzie mają takie choroby, na przykład ludzie, które walczą z... rakiem, onkologiczne. Tak, onkologiczne, tak. Wtedy pomaga? Ja myślę, że tak, że da siłę mieć taką wiarę, da siłę, bo jest, jak się mówi, druga nadzieja, tak, oczywiście. I czasami, kiedy jest głęba, na przykład schizofrenia albo psychozy, ja myślę, że czasami może być niebezpieczne, bo na przykład pracujemy z ludźmi, które myślę, że są połączone z Bogiem i czasami są agresywni do tego, że Bóg poprosili ich tak robić. I oni myślą, że mają rację, bo tak Bóg powiedział. I w takim razie to jest bardzo niebezpieczne. Ja myślę, że mówimy wiara, jest trochę niebezpieczne, ale ja myślę, że to nie jest prawdziwa wiara, mówimy tak, kiedy są ludzie, którzy chorują psychicznie, jest trochę inna sytuacja. Dzięki Ci bardzo. Karolina, Ty wiem, że współtworzyłaś na Uniwersytecie SWPS taką grupę dyskusyjną psychologii transpersonalnej. Tam też głównym członkiem, stałym członkiem był Wojciech Eichelberger na tych spotkaniach. I zadaję to pytanie, dlatego że ciekawa jestem, czy da się w ogóle połączyć wiarę i wiedzę? Czy te dwie rzeczy, co mówi psychologia o tych rzeczach irracjonalnych, magicznych? Jaki ma stosunek do tego? Dużo pytań, dużo trudnych pytań. Zacznę jeszcze od tego, to będzie częściowo połączenie już odpowiedzi na to pytanie, bo to jest bardzo istotna kwestia, czym się różni głęboka wiara od takich urojeń właśnie religijnych. No, brakiem krytycyzmu. To znaczy osoba głęboko wierząca jednak miewa wątpliwości, poszukuje, jest często otwarta, a osoba już z takimi urojeniami właśnie na tle religijnym po prostu tego krytycyzmu nie ma.
I to jest ta podstawowa rzecz i myślę, że tutaj ten krytycyzm też będzie wyjściem do odpowiedzi na to pytanie, bo połączenie tematu duchowości z nauką jest bardzo trudne, ale wierzę też, że jest, wierzę, że jest możliwe. My tutaj zapraszaliśmy na te spotkania przedstawicieli właśnie ze świata duchowości, ale jednocześnie takim opiekunem naszej grupy był doktor, który należy do Klubu Sceptyków Polskich. Więc tutaj to mocne podejście sceptyczne plus osoby właśnie zajmujące się duchowością na co dzień dały nam bardzo ciekawe pole do dyskusji i do naprawdę wartościowych wniosków. I myślę, że to jest podstawa. Znaczy dzisiaj to, co obserwujemy, na pewno też w psychologii, no to przecież mamy psychologię religii, badamy właśnie też już twoje wcześniejsze pytanie, Daniel, czy wiara pomaga, czy przeszkadza. Mamy takie badania dotyczące tego, jak religia wpływa na zdrowie, znaczy jak właśnie wiara wpływa na zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. No i dokładnie tak jak Daniel powiedział, to zależy, tak? Ale rzeczywiście zdecydowana gdzieś tam większość badań pokazuje, że jednak jeśli wierzymy, no to pomaga nam to, tak? Tylko to jest kwestia tego, na ile też ta narracja religijna, no niestety później staje się tymi urojeniami, tak? Karol, a ty jako kulturoznawca, co myślisz o tym, co mówi na przykład profesor Betulani, że jesteśmy ludźmi racjonalnymi, dlatego że musimy sobie wytłumaczyć różne rzeczy i dlatego też wiara jest ewolucyjnie, no ma sens w tym sensie, że dzięki niej no, rozumiemy więcej, tak jak mówi też taki biolog profesor Pawłowski, jesteśmy z natury teistami, czyli wierzymy, a żeby być ateistami, musimy odejść trochę od tej wiary. Ciekawa jestem, co w ogóle na ten temat mówi kulturoznawstwo. Wierzymy w naukę, prawda? No. Czyli też są jakieś punkty odniesienia. Ja może powiem trochę co innego, bo ja tutaj zacząłem reprezentować paradoksalnie tę grupę, która wierzy, prawda? Też wierzy w to, co zobaczyłem na ekranie. I w gruncie rzeczy dla mnie wiara, irracjonalna czy nieirracjonalna, czy to jest wiara w teorię spiskową, czy to jest wiara w amulet, czy to jest wiara w płaską ziemię, czy to jest wiara w Boga, prawda? W jakiś system religijny. Jakkolwiek mam świadomość, że wszystkie z tych rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, czy wszystkie z tych rzeczy, które przed chwilą tutaj zagadnień, które wywołałem, no, mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje, prawda? Dezinformacja, prawda? Fanatyzm i możemy podążać w tym kierunku, ale dla mnie to, że ta wiara w ten sposób rozumiana w tym naszym życiu codziennym tak często się pojawia, świadczy bardziej o tym, że my jako ludzie czy, prawda, jesteśmy religijni, czy nie jesteśmy religijni, prawda, czy chodzimy do kościoła, czy nie chodzimy do kościoła, czy jesteśmy katolikami, czy nie jesteśmy katolikami, bo w gruncie rzeczy moglibyśmy podać cokolwiek. Myślę, że każdy z nas by, prawda, przywołał tutaj jakiś punkt odniesienia, który pasowałby do tej wypowiedzi, którą tutaj teraz komunikuję. To bardziej mówi właśnie o tym, że to powiedziałaś, prawda, czyli że my w naszym życiu potrzebujemy jednak, prawda, jakiegoś punktu odniesienia. I to jest bardzo interesujące, bo ja nie, znowu mam z tyłu głowy, drodzy Państwo, tę szczęsną albo nieszczęsną Marinę Abramowicz. Ja już powiedziałem, że jestem psychofanem Mariny Abramowicz, więc ona będzie wracała. I mam tę Marinę w Brazylii, prawda? I ona w gruncie rzeczy wikła się w bardzo podobne sytuacje, prawda? Mamy znachorów, prawda? Mamy sytuacje, które wydają się bardzo irracjonalne, ale paradoksalne, ile pamiętam tamtą dyskusję, jakoś nie kwestionowaliśmy, prawda? Nie mówiliśmy o szaleństwie, prawda? Nie mówiliśmy o jakichś przekroczeniach norm, uznając, że może Marina Abramowicz może więcej. Wrócę do tego mojego punktu wyjścia, czyli rzeczywiście to co widzieliśmy na ekranie, znowu będę patrzył na ten film z perspektywy, prawda, filmu, który został nakręcony przez artystkę, prawda, który no, jednak nie jest filmem dokumentalnym per se, prawda, jest jakąś... Performance jakiś... Tak, znaczy coś nam mówi.
to obecność, prawda, tych różnego rodzaju fantazmatów, które w tym naszym życiu codziennym się pojawiają, niezależnie od tego, czy to jest rzeczywiście wiara katolicka, czy to jest, nie wiem, amulet, czy to jest czerwona wstążka, czy to jest poradnik, prawda, samorozwojowy, który czytamy po to, żeby zrozumieć siebie, świadczy o tym, że jednak w naszym życiu potrzebne są jakieś drogowskazy, sygnały, prawda, punkty odniesienia, które wskazują nam drogę. Nawet jeżeli one wskazują tę drogę nieracjonalnie, to one dają poczucie bezpieczeństwa. Powiedziałabym, że spotkania filmoterapii mogą być może takim być drogowskazem. Chodzi o wiarę, przykładem jest ksiądz Heller, ksiądz, który dostał nagrodę równoznaczną astronom, równoznaczną z Noblem, bo z astronomii nie ma Nobla. Można dostać z fizyki, z astronomii nie można. No i co on pisze? On pisze na przykład taką książeczkę, czytałam, gdzie on, no dość popularny sposób, całą tą wiedzę astronomiczną gdzieś tam od początków do dzisiejszych czasów, ale no, mnóstwo wywiadów udziela i taką rzecz spotkałam. On w rezultacie tych wszystkich naukowych i tak dalej, tam nie ma dojścia do Boga. Tam natomiast jest pewien, że jest coś, co można nazwać absolutem. Natomiast czy ktoś nazwie to Bogiem, czy nie, to jest kwestia gustu filozoficznego. I to mówi ksiądz. Bardzo ciekawe, bardzo chętnie to przeczytam, bo nie znam. No nie radę, ale tak zapamiętałam, ponieważ zrobiło to na mnie wrażenie, zwłaszcza, że mówi to ksiądz. Bardzo Pani dziękuję. Czy chciałaby Pani też powiedzieć, co Pani myśli o tym filmie, o tych bohaterach? No mogę. A to proszę. Zacznę od tego, że film uważam za słaby. Aha. I nudziłam się pod koniec już. To już było masło maślane. Tak naprawdę tam były dwie osoby. Granica pomiędzy normalnością a nienormalnością, jak wiadomo, jest płynna bardzo. Dwie osoby naprawdę uduchowione, moim zdaniem. Ta kobieta, która myła nogi, i potem taki młody chłopak się pojawił, który coraz bardziej i zaczynał płakać. A reszta, po prostu nie zadawałabym sobie nawet specjalnego trudu, czy tam normalny, nienormalny, pewnie całe spektrum tam było. Ale przypominały mi ci starsi na ogół mężczyźni, takich dziadków różnych, którzy z powodu niedouczenia takie sobie ambaje tworzą i plotą. I myślę, że takich i u nas nie brakuje. Ponieważ ludzie się śmiali, a ja też momentami, to tak jak u Gogola, rewizorze. Z czego się śmiejecie? Z siebie się śmiejecie. A zwłaszcza teraz w Polsce można wysłuchać równie mądrych wywodów bardzo często. A nawiedzeńców też nie tak. Dziękuję Pani bardzo za ten głos. A pytanie, bo będziemy już na pewno zmierzać w stronę końca jeszcze o tych pseudonaukowych teoriach, bym chciała porozmawiać, ale bardzo mi zależy na tym, co Państwo czują. Jak najbardziej głosy krytyczne też są mile widziane. Chodzi o to też, z czym Państwu się kojarzy w ogóle słowo wiara. Czy Państwu się kojarzy to pozytywnie, czy negatywnie, i czy ten film jakoś wpłynął na Wasze uczucia? Tam widzę moich stałych wywalców, to poproszę, może chcecie coś powiedzieć, czy nie? Tam widzą Alicja, tak? Jak w szkole wywołuje. Chcecie? To znaczy, ja mam problem z zabraniem głosu, bo zgadzam się ze wszystkim, a równocześnie się nie zgadzam. Dlatego, że miałam takie doświadczenie w pracy z ludźmi akurat w domu pomocy społecznej. Byłam terapeutą i wiele zaburzeń na tle religijnym rzeczywiście tam było. Może fanatyzmu tutaj bym nie poruszała, ale zaburzeń tak. Z drugiej strony ja prowadziłam artterapię, także zajmowaliśmy się sztuką,
więc wiele rzeczy wykraczało daleko, daleko poza terapię. A z drugiej strony to było dla mnie takie prywatne doświadczenie i byłam otwarta po prostu na te ludzkie historie. I powiem tak, od strony psychologicznej rzeczywiście możemy rozmawiać o zaburzeniach. Sztuka jest nieograniczona i żywa. I to są też inne emocje, gdybym miała tutaj dopasować, prawda? A od strony ludzkiej, tutaj bardziej w tą stronę kulturoznawczą chyba bym poszła właśnie. I tutaj byłyby dokładnie te emocje, takie jak radość, ciekawość i właśnie pozytywne, więc ja się utożsamiam tutaj ze wszystkim, o czym rozmawiamy. Nie uważam, żeby film był słaby, dlatego że wywołał we mnie tyle emocji. Jeżeli film wywołuje tyle emocji, to uważam, że jest dobry. Aczkolwiek też zdarzały mi się momenty zasypiania, ale myślę, że to były takie odpoczywki pomiędzy tymi emocjami, bo tak szczerze, jeżeli taka feria emocji się pojawiła, to znaczy, że działa. Jarek? Bardzo dziękuję i bardzo fajnie pani powiedziała. Natalia? No to dziękuję bardzo. Tam z tyłu jeszcze? Asia? Dobry wieczór. Ja chciałam może na to pytanie, które zadałaś, odpowiedzieć, że wydaje mi się, że dzisiaj wiara jest trochę, znaczy to pojęcie wiary jest trochę niebezpieczne, bo wiara jest dogmatyczna i to trochę idzie w kierunku fanatyzmu, ale wydaje mi się, że duchowość jest chyba czymś, co jakoś ludziom jest teraz bliskie i czego poszukują i potrzebują. I tak tutaj też pani powiedziała, że tu w dwojgu bohaterów taką duchowość, uchowienie dostrzegła. I wydaje mi się, że chyba tego jakoś teraz szukamy w świecie i w ludziach. A ja chciałam się spytać, bo w tym wywiadzie, w sensie, o którym tu Martyna mówiła, Wojciech Eichelberger mówi, że psychoterapeuta, że jego martwi, że psychoterapia nie jest otwarta na rozmawianie z takimi ludźmi. I chciałam się spytać, czy państwo, właśnie terapeuci, czy państwo byliby ciekawi historii tych ludzi właśnie, dlaczego, skąd się to wzięło, jeżeli są Jezusami, to kiedy się... Czy to jest jednak taka historia, że leki i wyciszyć to, żeby pacjent wyzdrowiał? Bo na przykład Wojtek Eichelberger mówi, że psychoterapia powinna się właśnie zająć też takimi ludźmi, oni też mają swoją opowieść, skąd ona się wzięła, to jest ich doświadczenie, nawet jeżeli dla nas wydaje się nierealne, to dla nich jest, tak, subiektywnie. Czy psychoterapia jest otwarta na rozmowy z takimi ludźmi, na wysłuchiwanie ich historii, wyciąganie z tego jakichś wniosków dla nas wszystkich? No, takie moje pytanie. Bardzo dziękuję. W pierwszej kolejności bardzo doceniam, że pani w ogóle zaznaczyła i rozróżniła religijność a duchowość. Ja nie jestem terapeutą, zrezygnowałam z tej drogi w trakcie studiów, zajęłam się nauką. I to, co właśnie w badaniach, ja się do tego najpierw odniosę i zostawię odpowiedź na to pytanie, Daniel, to w badaniach mamy właśnie wyraźne rozróżnienie, a czasami go w ogóle nie ma. I stąd też taki problem nasz metodologiczny, jak my możemy te badania ze sobą porównywać, ponieważ religijność to jest taka zinstytucjonalizowana, gdzie my właśnie należymy do jakiejś grupy, tak? No i teraz co pomaga tak naprawdę? Być może już samo to, że jesteśmy w jakiejś grupie, tak? A z drugiej strony właśnie jest ta duchowość, jest to pojęcie szersze. Często tam nawet nie ma sakrum, nie ma tam Boga, tylko jest właśnie poszukiwanie sensu, jest na przykład medytacja. Myślę, że medytacja też jest takim fajnym przykładem na połączenie właśnie duchowości z nauką, to znaczy, że jednak taka praktyka duchowa została, powiedzmy tak, zaświadczona i w tej chwili po przebadaniu jest włączona jako taka technika na przykład redukcji stresu, zwiększająca koncentrację, tak? Więc gdzieś tam też na co dzień możemy to obserwować. Jeśli chodzi o terapię, no to gdybym ja pewnie poszła tą drogą, to myślę, że od tego się zaczyna, że gdzieś tam jest ta bezwarunkowa akceptacja, tak jak w terapii Rogersa, ale tutaj zostawię odpowiedź praktykowi. Powiem tak, że jako terapeuta jestem bardzo otwarty, kiedy mówimy o duchowość.
Też chciałbym powiedzieć, że dla mnie nie ma stygma. Jeżeli osoba jest osoba, nie chodzi co osoba choruje, ale po pierwsze jest osoba po prostu. I jest to przede wszystkim człowiekiem dla ciebie. Tak. Nie ma. Nie przypadek, tylko człowiek. Oczywiście ma swoją historię, emocje, serce, mózg i tak dalej. Osoba. I jak się mówi, każdy ma swoją historię i dużo mam szacunek. Nie mogę powiedzieć, że jest niedobry, dlatego tak myślę i tak dalej. I myślę, że terapeuta musi znaleźć sposób, aby komunikować z ludźmi. Bez oceniania, nieważne, że bez oceniania, tak? Tak, oczywiście. I kiedy Karolina powiedziała, że medytacja jest ważna na przykład, i moi klienci uczą się ze mną medytację na przykład, bo bardzo jest ważna na codziennie, aby żyć tu i teraz na przykład. I zrozumieć głębo, co się dzieje w życiu i tak dalej. Myślę, że oczywiście jest religia i duchowość. Mhm. Tak. Duchowość. I oczywiście to są różne rzeczy, bo może my jesteśmy katolickami i tak dalej, ale co mamy w środku jest osobiste. Każdy ma... Różnimy się. Tak, różnimy się, tak. I jak się mówi, każda osoba jest inna. Jak, tak, oczywiście, tak. Dzięki ci wielkie. Ja już obiecuję, że zmierzam do końca, ale tylko bardzo mocno chciałabym zadać wam i państwu wszystkim to pytanie, skąd się właściwie biorą te wszystkie pseudonaukowe teorie, które dzisiaj myślę, że szaleją, naprawdę. Jest takie odejście od intelektualnego, nie tylko odbioru sztuki, ale w ogóle odbioru świata, życia. I wydaje mi się, to też państwu polecam, jest taka książka teraz, która wychodzi Marcina Napiórkowskiego, kulturoznawcy, który twierdzi, że to wszystko bierze się stąd, że te pseudonaukowe teorie typu właśnie płaska ziemia, nie chcę mówić o szczepionkach, bo nie chcę tutaj urazić anty- czy proszczepionkowców, ale chodzi mi o to, że pseudonaukowe teorie proponują taką atrakcyjną wizję świata, której każdy z nas może być bohaterem. I zastanawiam się, jak państwo odnoszą się do tych różnych rewelacji, które coraz częściej wyskakują, do tych pseudonaukowych teorii. Pseudonaukowe teorie to też taki trochę szerszy temat, biorąc też pod uwagę, w jaki sposób one są dystrybuowane, prawda? Bo, jednym zdaniem. Dobra. To, co według mnie w tych pseudonaukowych teoriach jest najbardziej interesujące, to to, że one rzeczywiście też polaryzują rzeczywistość, prawda? Są oni, my. Więc znowu wracam do tego, co powiedziałem, czyli wiara w różnego rodzaju fantazmaty, zagadnienia, ona jednak daje poczucie, prawda, jakiegoś bezpieczeństwa, jakiejś wspólnotowości. Scala jednak, prawda, na jakimś poziomie. I wydaje mi się, że to będzie, jeżeli mam powiedzieć jednym zdaniem, o co z tymi pseudonaukowymi teoriami chodzi, to rzeczywiście to była jakaś taka charakterystyczna tych pseudonaukowych teorii, ale z drugiej strony też chyba może poczucie, czy potrzeba odejścia od racjonalnego w stronę emocjonalnego przeżywania rzeczywistości, prawda? To też widać w teorii naukowej, prawda? My tutaj rozmawiamy o zmysłowej teorii kina z Martyną od czasu do czasu, która właśnie przeorała refleksję filmoznawczą na rzecz właśnie patrzenia na odbiór filmu jako, prawda, film odbieramy przez zmysły, przez ciało, prawda, przez somatyczną jedność, tak to nazwijmy. Czyli ale rzeczywiście... intelektualnie, jak taki krytyk filmowy Karol,
tylko w stronę... Nie, chociaż oczywiście zmysłowa teoria kina jest bardzo też naukową teorią, prawda, tam trudne nazwiska i przepisy istnieją, ale rzeczywiście myślę, że te dwie drogi, prawda, czyli po pierwsze odejście od jakiejś racjonalności na rzecz właśnie duchowości, zmysłowości, próby zrozumienia świata, który jest nierozumialny, tak to nazwę, a po drugie, no jednak, prawda, budowanie jakiegoś poczucia wspólnotowości, prawda, jakiejś jedności, łączności, co wydaje mi się ma paradoksalnie bardzo wspólny mianownik, bo to i to może dawać nam jakieś poczucie bezpieczeństwa po prostu. Dzięki. Karolina? Mi od razu przyszło do głowy to, że jesteśmy dzisiaj przeciążeni informacyjnie i dlatego teraz jakby znowu jest boom na takie pseudonaukowe teorie, ponieważ nauka wbrew pozorom nie daje takich prostych rozwiązań, tak? I tak jeśli nawet myślimy o takim syndromie jerozolimskim, to jeśli powiemy o nim, no to taki fenomen, że niektórzy ludzie jak przyjeżdżają, to stają, myślą, że są Mesjaszem albo stają się Mesjaszem, a z drugiej strony jak wejdziemy już właśnie chociażby w psychiatrię, to się okazuje, że tych czynników, które na to wpływają, są po prostu dziesiątki, jak nie setki. I trzeba rozumieć tą złożoność, tak? Więc jakby ja też się trochę nie dziwię ludziom, że uciekają w takie proste rozwiązania, bo nie trzeba tak dużo tych kropek ze sobą łączyć. A rzeczywiście tych informacji dzisiaj mamy bardzo dużo i wręcz za dużo, tak? A po prostu nasze zasoby takie wolicjonalne też są ograniczone na dany dzień. No my nie mamy też ich nie wiadomo ile i po prostu one są cały czas zużywane. No tak, psychologia twierdzi, że jesteśmy skąpcami poznawczymi. To się spotkali z takim stwierdzeniem, ale Daniel, dzięki ci bardzo. Tak, so what do you think about this theory? Powiem tak, że ja jestem minimalistą. To znaczy, że są teorie, które, jak się mówi, dobre rzeczy są proste. Ja tak myślę, że ja uważam, że jako terapeuta widzę, że minimalista rzeczy po prostu, kiedy działają, są ok. To znaczy, że kiedy terapia na przykład jest skuteczna, kiedy jest prosta. I czasami oczywiście dużo są teorie, ale małe teorie produkują, są skuteczne, produkują efekty widoczne. I tak myślę. Tak, myślę, że to jest, bardzo ci dziękuję Daniele, bo myślę, że to jest bardzo fajna puenta. Radzi Włoch, proste życie, słońce, dobre jedzenie. Oczywiście żartuję. Ale dzięki ci bardzo. Chcą państwo się jakoś odnieść jeszcze do tego, czy do naukowych teorii, czy zadać jeszcze jakieś pytanie? O, super, Alicja tam widzę. Ja bym chciała odpowiedzieć pani tak klarownie i jasno. No, my w Europie lubimy nazywać, lubimy szufladkować, przyczepiać etykietki, mamy problem z tym, co nieokreślone lub co ma kilka nazw na jedno. I tutaj wyszliśmy od zaburzenia, gdzieś tam pojawił się fanatyzm, na końcu duchowość. I jak tutaj przysłuchuję się tej dyskusji, ta duchowość chyba jest dla mnie bardziej pojemna, obszerna i właśnie wyzwala otwartość na dyskusję. I ja też odpowiem na przykładzie. Bardzo lubię właśnie mówić o rzeczywistych ludziach, sytuacjach. Pani pytała o duchowość. Ja pracowałam w tym DPS-ie z niesamowicie zdolnym człowiekiem, artystą Janem Bedyńskim. On zajmuje się art brutem. I pracowałam z nim właśnie, tak sama sobie to wymyśliłam, bo miałam taką możliwość na trzech poziomach. Czyli mogłam przypatrywać się właśnie temu tematowi religijnemu, bo on tworzy swoje prace głównie natchniony tematem religii. Co ciekawe, 5-6 lat temu był przeciwnikiem
religii i ewoluował w człowieka wielce wierzącego. I na poziomie konsultacji z psychologiem, z którym współpracowaliśmy, rozmawialiśmy właśnie na tej płaszczyźnie. I sam twórca, pacjent, klient, nazwijmy to tutaj jak chcemy, bardzo żywo uczestniczył w tej, powiedzmy, terapii, przyswajał to, co do niego mówimy, dzielił się z nami wszystkim. Także, powiedzmy, ta obserwacja była dosyć obszerna. Na poziomie artterapii, którą prowadziłam, tutaj też bardzo dużo się działo i ta sztuka ewoluowała. I też Jan tłumaczył mi różne symbole, z czego to wynika. Zmieniała się kreska, technika. I tutaj jako artyści też współpracowaliśmy. Znowu się czegoś dowiedziałam o tym człowieku, ale były, wiecie co, takie momenty, że po prostu piliśmy herbatę, padał śnieg, rozmawialiśmy o pogodzie i Jan cofał się do czasów swojego dzieciństwa i opowiadał o swoich rodzicach, którzy wierzyli, o dyskusjach, wspominał gwiazdkę, te wszystkie właśnie rytuały katolickie, religijne, które go ukształtowały. Tutaj właśnie ta kulturowość gdzieś tam się przemyka. I to była ta trzecia płaszczyzna, tak? I ja sobie tak pomyślałam, że gdybym próbowała ocenić, i tu dochodzimy do tej oceny, że może nie warto oceniać, słuchajcie, że gdybym miała ocenić, która płaszczyzna jest prawdą, to może to nie jest takie proste, tak? Może te trzy płaszczyzny są jednak ważne, a może prawdą jest to, co dzieje się tu i teraz właśnie. Czyli jeżeli siedzimy w tym miejscu, rozmawiamy z tej perspektywy, to to jest to. Więc reasumując, jeżeli rozmawiamy o zaburzeniu z perspektywy psychologicznej, to ja się z tobą zgadzam, Martyna, i mamy wszystko jasne i proste. Jeżeli tutaj z perspektywy kulturoznawczej, to też się z tym zgadzam. I jeżeli nauka, prawda, i rozmawiamy o podejściu naukowym, to też się z tym zgadzam. Ale ciekawe jest, co by było, gdyby, haha, połączyć tu te trzy płaszczyzny. Czy coś takiego zostało wynalezione? Chyba nie. A to gdzieś mnie tam kusiło. I ostatnia sprawa. Też coś takiego prostego, co było w tym filmie i może to nas tak nudziło. Ci wszyscy bohaterowie zadawali proste pytanie. Twórczyni, po co tu przyjechałaś? Po co szukasz tego Jezusa? I ja też zadawałam w pewnym momencie to pytanie i Kaśka nie odpowiedziała na to pytanie. Przynajmniej no, ja tak to czuję. I na końcu taki powrót, być może zaczęłam się zastanawiać, dlaczego nie odpowiedziała. Być może zostawiła nam taką właśnie płaszczyznę i to miała być zachęta, żebyśmy sami na przykład się zastanowili, i tu już kończę, dlaczego przyszliśmy na ten film. Dziękuję. Dzięki bardzo. Bardzo dziękuję za ten bardzo ciekawy głos. Ktoś by chciał się odnieść, czy...? Tylko jedną rzecz muszę a propos oceniania, bo akurat właśnie tak jak pewnie też wiesz, że właśnie jeśli mamy komuś pomóc, tak, w terapii, no to musimy postawić diagnozę, musimy to ocenić, tak? I tutaj jakby podoba mi się łączenie tych płaszczyzn, ale też jakby musimy pamiętać o tym, że niestety część takich uronień kończy się fatalnie, tak? Kończy się albo samookaleczeniem, albo agresją w stronę drugiej osoby. I to są bardzo poważne rzeczy. Mhm. Jasne, tak, tak. A ja powiem jako psycholog, że ja na przykład czuję wstyd, że nie potrafiłam, że ciągle musiałam oceniać tych bohaterów. W sensie, że nie potrafiłam się od tego odczepić. Ale też się chciałam odnieść do tego połączenia, bo ja też pracuję jako terapeuta i pracuję z osobami, które chorują na schizofrenię. Mam grupę, która stale tak do mnie przychodzi i nie do końca się zgodzę, że można tak łączyć to na płaszczyznach, ponieważ widzę, jak niekiedy
utrata granic powoduje, że oni zostają w tej chorobie, że nie idą dalej. I fajnie jest odnieść się do konceptu art terapii, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że to też jest taki rodzaj duchowości, coś pomiędzy no, jakąś filozofią, a też jest ta rzeczywistość bardzo smutna, że ci ludzie zostają i przychodzą na te zajęcia. No i przychodzą i trwają, tak? I generalnie czują się bezpiecznie, z pewnością mają te swoje schematy, ale nie idą dalej. Bardzo ci dziękuję też za ten głos. Kończymy, czy jeszcze ktoś by chciał coś powiedzieć? Temat rzeka. Finito. Bardzo dziękuję. Jesteście naprawdę super. Dziękuję, że z nami Państwo zostali. Bardzo ciekawe głosy tutaj padły. Ja zachęcam do tego, żeby wpaść w styczniu, 23 stycznia, na kolejną filmoterapię. Jeżeli ktoś by chciał wypełnić narzędzia papierowo, proszę mi oddać po seansie, albo można też zajrzeć na stronę filmoterapia.pl, tam w zakładce trening też są narzędzia online dostępne. I zapraszam serdecznie za miesiąc i bardzo dziękuję, brawo i brawo dla naszych gości tutaj. Dziękuję.